No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, tak, gameplay z Modern Warfare 2 wyciekł kilkanaście godzin temu w sieci. W zasadzie to krąży on już od kilku miesięcy, ale w takich naprawdę ekskluzywnych kuluarach. Natomiast kilkanaście godzin temu rzeczywiście, nie wiem z jakiego powodu, ale ktoś to opublikował już opinii publicznej, no i dzięki temu mamy wszyscy wgląd na to właśnie nagranie. Oczywiście z wiadomych względów nie mogę wam tego pokazać na tym materiale, bo mój materiał zostałby zdjęty, natomiast cały czas jakieś konta różne na YouTubie wrzucają właśnie to nagranie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube'a Modern Warfare 2 Leaked Gameplay, a następnie jak znajdziecie jakiś klip, który ma tam kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, to wejdźcie sobie w niego i to właśnie jest to nagranie. Ono jest w słabej jakości, natomiast widać tam kilka elementów, które no już dają nam jakiś pogląd na to, w jakim stanie generalnie już bardzo dawno temu było Modern Warfare 2, co za tym idzie też Warzone 2, bo wydaje mi się, że samo nagranie jest mimo wszystko z jakiegoś treningu, w sensie trybu treningowego, być może w Warzone 2 albo w tym Escape. Boże, nie w tym Escape from Tarkov, tylko DMZ, bo mamy tam w lewym górnym rogu tego nagrania ikonkę kewów, więc no nie wiem, natomiast jest to z pewnością nagranie z tego silnika, na którym będzie Modern Warfare 2, na którym będzie Warzone 2, na którym będzie DMZ. No i co, moi drodzy, ja generalnie, jako że nie mogę wam niestety tego nagrania pokazać, zresztą to nagranie ma tylko kilkanaście sekund, to chcę ten materiał poświęcić na taką moją listę życzeń Modern Warfare 2. Chcę wymienić tutaj rzeczy, których oczekuję po trybie multiplayer w Modern Warfare 2. Nim przejdę do tej listy życzeń, zapraszam was, moi drodzy, na poradnik na kanale Alsen, gdzie wrzuciłem materiał z moimi ulubionymi, najlepszymi broniami na daleko w Call of Duty Warzone. Także jeżeli nie widzieliście, to podsyłam link w przypiętym komentarzu. No a ja, moi drodzy, przechodzę już do mojej listy życzeń. To będzie krótki materiał, ale generalnie chcę zobaczyć, czy ktoś się tutaj ze mną zgadza. Generalnie mam wrażenie, że ci wyjadacze koda się ze mną zgodzą. Ci gracze, którzy grają od Modern Warfare 2019 w koda, będą mieli tutaj pewne problemy z rozumowaniem tego, o co mi chodzi. Tak czy siak, moi drodzy, zaczynam od życzenia, jakim jest powrót do starego systemu prestiży. Jeżeli nie graliście w stare kody, no to tam system prestiżu w ogóle inaczej wyglądał niż to obecnie wygląda, niż to wyglądało chociażby w Modern Warfare 2019, gdzie na dobrą sprawę tych prestiży nie było w ogóle. Więc ja mam nadzieję, że nic tak absurdalnego jak w MW 2019 się nie pojawi, tylko będzie system prestiżu i najlepiej, gdyby był on bardzo zbliżony do tego starego. Czym się cechował stary system prestiżu? Stary system prestiżu polegał na tym, że po wbiciu maksymalnej ilości poziomów, często to było 55 poziomów, mieliśmy możliwość, powtarzam, możliwość przejścia na tryb prestiżu, w tym przypadku 1. Następnie po wbiciu 55 poziomów na tym pierwszym prestiżu mieliśmy możliwość przejścia na tryb prestiżu 2 i tak dalej, i tak dalej. Z czym się wiązało przejście na nową ikonkę prestiżu, na nowy poziom prestiżu? Wiązało się to z tym, że traciliśmy cały progres na naszych broniach i tego akurat na pewno nie chcę, tego też na pewno nie będzie. Po prostu usuwał wam się progres na waszych broniach, chodzi mi tutaj o poziom broni, nie że kamuflaże, tylko poziom broni, no i mogliście w nagrodę za wejście na ten prestiż odblokować sobie przedwcześnie tam jakiś dodatek z broni. Najczęściej odblokowywaliśmy sobie te najlepsze dodatki z końcowych leveli, żeby i tak mimo tego resetu na broni no mieć dokokszoną broń. No i oczywiście sam system prestiżu nagradzał was nową ikonę
ikonką przy koncie, ikonką prestiżu, tam bodajże emblematem, jakąś wizytówką, innymi rzeczami. Natomiast najfajniejsze po prostu było to, że takich prestiży w grze było 10, 15, 20 w niektórych kodach, no i po prostu wbijało się ten prestiż, przechodziło się na nowy i to już zostawało, to nie było resetowane co sezon, to już zostawało, no i ewentualnie ten końcowy prestiż już nie miał kapa na poziomie, więc mając na przykład 20 prestiż, mogliście dobić 1000 poziom i wówczas po prostu na tym 20 poziomie prestiżu, 1000 poziomie sobie już siedzieliście. Nie mieliście też tutaj jakby kompletnie, w sensie nie byliście zmuszeni do przejścia na prestiż, więc jeżeli ktoś chciał zostać na 55 standardowym poziomie, to mógł to zrobić, tylko wówczas nie odblokowywałby po prostu tych nagród za przejście na kolejne poziomy prestiżu. Ja bym też chciał, żeby ten system prestiżu był uzupełniony o jakieś naprawdę fajne nagrody. Chodzi mi o to, że na przykład za wbicie 10 prestiżu mielibyśmy otrzymać jakiś kamuflaż do każdej broni w grze, który cechowałby się właśnie tym, że wbiłeś 10 poziom prestiżu, za maksymalny poziom prestiżu również jakieś fajne rzeczy, kamuflaże, może operatorzy, no po prostu takie rzeczy, które od razu rzucają się w oko i masz po co grindować, a ludzie w lobby grając z tobą wiedzą, że ty kurde faktycznie wbiłeś ten 20 prestiż, bo masz operatora właśnie za odblokowanie tego 20 prestiżu. No to jest moje marzenie, natomiast nie będę ukrywał, że ten obecny system prestiżu mi się nie podoba i traci według mnie bardzo dużo tryb multi właśnie poprzez tę zmianę systemu prestiży. Kolejne moje życzenie to 3-liniowe małe mapy. Dla mnie Call of Duty to jest run and gun. Nienawidzę taktycznego podejścia do trybu multiplayer w Call of Duty. To jest zawsze ta różnica, dlaczego wolałem Call of Duty od na przykład Battlefielda, bo w Call of Duty tylko i wyłącznie się strzelaliśmy co chwilę, movementowo gdzieś tam działaliśmy. Była po prostu frajda w każdej sekundzie meczu, nie było nudy, nie było jakichś taktycznych rozkmin, co tu zrobić, tylko po prostu lota, biegam, zabijam, i to bardzo mocno umożliwiały, oczywiście prócz mechanik w kodzie, mapy, które były małe, były trzyliniowe, nie było za dużo możliwości flanki, no generalnie po prostu te mapy były stworzone do właśnie takiego biegania i strzelania. Chcę powrotu tylko takich map w trybie multi. Nienawidziłem map w Modern Warfare 2019, one były za duże, były za bardzo skomplikowane i po prostu mi się nie podobały i bardzo rzucały złe światło w mojej opinii na właśnie tempo rozgrywki w MW2019. Skoro mówię o mechanikach, to również chciałbym usunięcie mechaniki opierania broni. Ja wiem, że to dla wielu osób byłby krok wstecz, ale słuchajcie, o ile czasami mocno narzekam na to opieranie broni w Warzone i tak dalej, to szczerze mówiąc, niech to będzie w tym Warzone, niech to będzie na tych dużych trybach z dużymi mapami, a niechże se to będzie, niech będzie ten taktyczny jakiś tam element, powiedzmy z tą mechaniką opierania broni na tych dużych trybach, ale opieranie broni na małych mapach, no to jest jakiś absurd. Jak ja widzę gości opierających broń na shipmencie o jakiejś krawędzie, no to przecież mnie tam strzela wewnętrznie w głowie, no to jest jakiś absurd, no po prostu ludzie opierają bronie, które i tak nie mają odrzutu, no i jeszcze po prostu często nie jesteś w stanie się spodziewać gościa opierającego broń o jakąś beczkę w jakimś rogu. No dla mnie to jest coś, co kompletnie nie pasuje do trybu multi w Call of Duty i chciałbym, żeby tego się po prostu twórcy tutaj pozbyli. Również nie podoba mi się mechanika z otwieraniem i zamykaniem drzwi. To też według mnie totalnie nie pasuje i to też wprowadza właśnie jakieś takie głupie możliwości na większą kamperkę, co również jak dla mnie do Call of Duty totalnie nie pasuje. Chciałbym również powrotu klasycznej minimapy. Niech ta minimapa będzie taka, jak była zawsze w kodach. Niech po prostu te tłumiki będą nas ukrywały na minimapie, ale niech bronie będą tak dobrze zbalansowane, że wcale używanie tych tłumików nie będzie opłacalne. No minimapa to jest najważniejsza rzecz w zasadzie w multi w Call of Duty i nie wiem, czy wiecie, ale pierwotnie w MW 2019 w ogóle minimapy miało nie być. Tam w ogóle
ogóle chyba na początku, po premierze nie było tej minimapy, już nie pamiętam jak to było, ale były ogromne problemy. Mam nadzieję, że oni wrócą do klasycznej minimapy, to jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo chciałbym, ale to już takie moje naprawdę osobiste życzenie, mocne intervention z szybkim ADS-em, niech ta legendarna snajperka właśnie z MW2 z 2009 roku wróci w takiej potężnej odsłonie, niech to będzie absolutna maszyna, ale z szybkim ADS-em, niech zabija na hita, ale niech ma również szybkiego ADS-a, mogą to jakoś zbalansować ilością amunicji w magazynku, niech robią co chcą, ale niech to po prostu będzie tak mocna broń, jak była w MW2 z 2009 roku, bo inaczej będzie mi po prostu i nie tylko mi bardzo, bardzo smutno patrzeć na to, w jakim stanie jest nasze intervention. I na sam koniec, moi drodzy, ostatnie życzenie, to świetny tryb rankingowy. Nie uważam, że mam w sobie, uważam, że mam w sobie trochę duszy takiego spoceńca, więc tryby rankingowe, szczególnie w multi, to jest fantastyczna sprawa. Ja się czuję dużo mocniejszy w takim multi niż w Warzone, niż w Battle Royalach i bardzo chętnie waliłbym tam do drzwi w tych najlepszych lokatach na świecie w trybie rankingowym. Niech ten tryb rankingowy będzie tutaj dodatkowo wsparty jakimiś fajnymi nagrodami. No i myślę, że wówczas mielibyśmy dosłownie najlepsze multi w historii Call of Duty. No, moi drodzy, to była moja lista życzeń. Przeleciałem przez to najszybciej jak tylko mogłem. W tle mieliście gameplay z Modern Warfare 2 z 2009 roku, a ja chętnie poczytam, jakie wy macie życzenia co do Multi Modern Warfare 2022. W zasadzie to Modern Warfare 2 z 2022 roku. Wiecie, o co chodzi, moi drodzy? No cóż, ja bardzo liczę na to, że wrócę do tego takiego grindu z multi, bo ostatnie 2-3 kody to było granie multi tylko po to, żeby wbijać kamuflaże. Niech to się zmieni w tym roku. Moi drodzy, ja wam dziękuję za ten materiał, życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Mówi Goldzor, na razie.